Co roku w okresie wakacyjnym w sierpniu obchodzone są Dni Twierdzy Kłodzkiej. W tym roku przypadła już ich 8. edycja. Mieszkańców miasta i odwiedzających Kłodzko turystów przez 10 dni czekała moc atrakcji. A największą z nich była rekonstrukcja bitwy o Twierdzę Kłodzką. Ale nim to nastąpiło, na kłodzkim rynku odbyła się inscenizacja historyczna oparta na faktach, a przedstawiająca Kłodzko w przededniu wojny prusko-austriackiej z 1866 roku. W tym roku napisaliśmy nieco inny scenariusz, bowiem wszystkie dotychczasowe 7 dni Twierdzy Kłodzkiej oscylowały wokół wydarzeń związanych z Kłodzkiem z okresu napoleońskiego. W tym roku po raz pierwszy zrobiliśmy inscenizację związaną z rokiem 1864, czyli tuż przed wojną prusko-austriacką, bowiem jako 47. Pruski Pułk Piechoty dysponujemy również mundurami z tego okresu, mundurami regimentu, który stacjonował tutaj w Kłodzku i był to 3. Gwardyjski Pułk Królowej Elżbiety. Inscenizacja tegoroczna dotyczyła życia żołnierzy w mieście tuż przed wybuchem wojny i przybycia na Twierdzę Kłodzką więźniów karanych za różne przewinienia, ale przede wszystkim przybycie Wojciecha Kanczyńskiego, wielkiego polskiego patriotę, który za przemyt broni dla powstańców został skazany na 20 lat twierdzy. I ten historyczny element zawarliśmy w naszej dzisiejszej inscenizacji. Był dziś najważniejszy dzień, ponieważ odbyła się rekonstrukcja na rynku. Widzieliśmy musztrę pruskich żołnierzy, widzieliśmy scenki rodzajowe, widzieliśmy piękne damy z epoki, z końca XIX wieku, a o 16:00 bitwa na stokach jak zwykle. Strzał alarmowy. Jesteśmy świadkami bitwy, która już jest po raz 8 tutaj organizowana w Kłodzku. Proszę powiedzieć, ile regimentów bierze udział w tej bitwie i czy to była trudna logistycznie do zorganizowania ta impreza, ta bitwa? Zacznijmy od logistyki. 8 lat doświadczenia powoduje to, że z roku na rok nam coraz bardziej to idzie sprawniej. Są moi przyjaciele z regimentu, już wiele miesięcy wcześniej już się organizujemy do tego. Po prostu rozkładamy sobie obowiązki pomiędzy siebie. Każdy ma swój zakres obowiązków. I się rozliczamy z tego, co jest wykonane. W dniu wczorajszym rano już byliśmy przygotowani na przyjęcie regimentu. Wszystko było dopięte na tip-top. Na drugich dniach twierdzy, w piątek, to biegaliśmy szalenie, nie wiedzieliśmy, gdzie ręce włożyć. Doświadczenie po prostu, nauka. Ile regimentów? Około 20. Około 20 regimentów, które były wyczytywane na samym końcu, tylko że regimenty są z Polski, przyjechały z Litwy, jeden oddział z Niemiec, z Czech, no i to wszystko, a żołnierzy 200 dokładnie, od mundurowych, bo oczywiście także są markie tanki, no i dzieci też, które są też zawsze goszczone przez nas. Ja tu zauważyłem, jak ta bitwa trwała, były wybuchy dość groźnie, taki hałas był dość mocno, ostro było to zaakcentowane i tu w pewnym momencie zapaliła się taka chatka. Czy nie wydaje się pan, że trochę las płonie? Nie, akurat nie. Bardzo, bardzo ładnie to się paliło. Szapoba dla pirotechników. Wreszcie się to udało nam, że po prostu domostwo płonie. Domki, tutaj zawsze te domki i inscenizacje ustawiamy w ten sposób, że jest dziura pomiędzy drzewami. Dlatego ten domek stał pomiędzy drzewami. Jakby się pan popatrzył do góry, to widzimy normalne niebo, nie ma gałęzi, nie ma nic się nie zapali. Blockhouse, czyli ten, co broniliśmy oddziału, tak samo jest w razie czego, bo to też były trochę płomieni, żeby się nie zajęły drzewa. My też patrzymy się na ekologię. Co będzie w przyszłym roku? Nie wiem. Po prostu mam na to dokładnie 364 dni. Od jutra już zaczynam myśleć, co ma być w rynku w przyszłym roku. A jeżeli chodzi o bitwę, bo wspomniał pan tutaj pod koniec tej bitwy, na zakończeniu tej bitwy, że prawdopodobnie lokalizacja zostanie zmieniona. Powiedzmy, to jest tak, mamy 8 teraz dni twierdzy, za rok będziemy mieli 9. 10 to jest taka okrągła rocznica, tak? I trzeba to by było zrobić z wielką pompą, żeby to było z wielkim
wielką akustyką, z wielką pirotechniką, z dużą ilością wojska, z dużą ilością do tak zwanej aranżacji, czyli pola bitwy, czyli jakieś większe ilość zabudowań, normalnie wyglądające domki. To wszystko można zrobić, tylko do tego trzeba się spokojnie przygotowywać. Gdybyśmy tu chcieli na tym dzisiejszym polu bitwy zmieścić powiedzmy te 500 czy 600 osób, to jest niemożliwością. My się tu po prostu nie zmieścimy i będzie statycznie. Można to zrobić w zupełnie innym miejscu, na poligonie, tam gdzie był autentyczny obóz warowny pruski i gdzie broniono się i walczono o wioskę Jaszkowa Dolna obecnie pomiędzy Francuzami. I tam Prusacy przegrali dokładnie 22 czerwca. I te dziewiąte dni twierdzy Kłodzkiej? Dziewiąte dni jeszcze chcemy tutaj zrobić na starym miejscu, a dziesiąte już planujemy, oby Bóg pozwolił, no i żebyśmy dożyli tego w szczęściu i że po prostu zrobić już na nowym miejscu, na autentycznym polu. Poniżej Kłodzkiego Rynku, nieopodal mostu Świętego Jana, odbywał się jarmark forteczny, połączony z pierwszym forum tradycji, na którym prezentowano dorobek artystyczny i kulinarny ziemi kłodzkiej. Nowością jest to, że tu poniżej, pod mostem Świętego Jana, dziś po raz pierwszy w ciągu tych 8 lat, w ciągu 8 edycji, otwarli się browarnicy, ale tacy browarnicy wyjątkowi, którzy w domowym sposobem produkują piwo. 59 gatunków piwa czeka na smakoszy. Dziś wyjątkowo gorący dzień. Myślę, że warto skosztować, jak to kiedyś ważono piwo. Pokazujemy, w jaki sposób, w łatwy sposób w domu stworzyć sobie właśnie swoje, miejmy nadzieję, wymarzone piwo. Jak je stworzyć? Czy to jest trudne? Nie, to jest dość prosty sposób. Jeżeli ktoś potrafi ugotować sobie w domu zupę, to potrafi też zrobić piwo. Trzeba się po prostu trzymać przepisu. Tak jak babcie przekazywały nam przepis na gogórkową, tak w tym momencie w internecie można znaleźć przepisy praktycznie na każdy z gatunków, z rodzajów piwa. Dzisiaj sprzedajemy piwo z naszego mini browaru, który znajduje się w Zielonej Górze. A co to jest za piwo? Jakieś takie specjalne na dzisiejszą uroczystość? Znaczy, produkujemy w browarze dużo gatunków. Niestety zabraliśmy tylko ze sobą 4. To są piwa niepasteryzowane, niefiltrowane, naturalnie mętne. Na bieżąco produkujemy je w lokalu. W tym dniu promowano wołowinę sudecką, która w przyszłości ma stać się produktem regionalnym ziemi kłodzkiej. Wołowina sudecka ma ambicje stania się produktem regionalnym i dlatego tutaj jesteśmy, po to, aby naszym klientom przybliżyć nasz produkt, a także opowiedzieć o nim, co z niego można najlepszego ugotować, przyrządzić. Pan wiceprezes Jan Dudka. Witam serdecznie. Maciej Chojna, rzecznik prasowy, sekretarz klubu. I dzisiaj Państwo przyjechaliście, widzę, taka duża patelnia. Co będziecie prezentować? Przywieźliśmy ze sobą taką malutką patelnię, raptem 1,90 m średnicy i gotujemy na niej gulasz bujnicki na wołowinie. Każdy odwiedzający w tym dniu jarmark forteczny mógł za darmo skosztować tej potrawy. A wieczorem dla wszystkich sympatyków dobrego kina w ramach cyklu filmowego kanału Młynówki w kinie plenerowym odbył się pokaz filmu pod tytułem Młode Wino. Na rok również będzie organizacja 9 Dni Twierdzy. Czy czymś zaskoczą organizatorzy? Jak opatrzność pozwoli, oczywiście tak, a postaramy się, żeby była jakaś niespodzianka. Jeszcze raz powtórzę, w tym roku mamy pierwsze targi tradycji, forum tradycji i to dodatkowego smaczku dodaje Dniom Twierdzy. Myślę, że warto, a widząc po rejestracjach z całej Polski, ale i ze świata, widać, że impreza zatacza coraz szersze kręgi. Telewizja Kłodzka. Nasza telewizja lokalna.